Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej to nowoczesny podręcznik, który oprócz klasycznych rozdziałów mikrobiologii lekarskiej przedstawia syntetycznie zagadnienia z zakresu immunologii i prostym językiem omawia trudne problemy parazytologiczne. Szeroko też przybliża zasady dekontaminacji materii nieożywionej oraz zakażenia związane z opieką zdrowotną w różnych populacjach pacjentów. Podręcznik zawiera też aktualne dane dotyczące nowych, dotąd nieznanych patogenów stanowiących zagrożenie epidemiologiczne oraz tych szerzących się w rejonach, w których do tej pory ich nie identyfikowano. Książka została napisana w sposób przystępny i zwięzły. Mimo to przedstawia w pełni istotę poruszanych tematów. Jest ilustrowana kolorowymi rycinami i dopełniona tabelami. Rozdziały zaczynają się od wyjaśnienia pojęć, które są niezbędne w rozumieniu przedstawionych problemów. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w ramkach w celu umożliwienia studentom szybkiego zapamiętania istotnych treści. Aby ułatwić powtórzenie i utrwalenie materiału, łatwo odnajdywać informacje, w końcowej części podręcznika zamieściliśmy tabele z przypisanymi do odpowiednich stron najważniejszymi gatunkami bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów i najczęściej wywoływanymi przez nie objawami chorób. Niniejszy podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów kierunków pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego, ale może również stanowić cenne źródło informacji dla studentów innych kierunków związanych z ochroną zdrowia oraz przedstawicieli różnych zawodów biomedycznych i oczywiście osób specjalizujących się w mikrobiologii. Książka została napisana przez ekspertów w swoich dziedzinach, w większości doświadczonych nauczycieli akademickich, jak również lekarzy z praktyką kliniczną. Polecam go w imieniu redaktorów, autorów oraz wydawnictwa.